Siemanko, dzisiaj przygotowałem dla Was trochę takie inne zadanie niż zazwyczaj. Nazywa się ono szachy 1D czy szachy jednowymiarowe i polega na tym, że figury mogą poruszać się tylko po pierwszej linii. Wieże poruszają się tylko w prawo i w lewo, nie mogą przeskakiwać przez figury. Tak samo jak ma to miejsce w szachach, skoczek porusza się tylko o dwa pola w prawo lub tylko o dwa pola w lewo, jednak on może przeskakiwać figury, natomiast król chodzi o jedno pole w prawo lub o jedno pole w lewo. Może się wydawać, że jest to takie zadanie totalnie bez sensu, jednak jeżeli się nad nim zastanowicie, to pomoże Wam to trochę lepiej liczyć warianty nawet w tych prawdziwych szachach. Także możecie sobie tutaj zastopować wideo i zastanowić się, kto tutaj wygrywa. Białe zaczynają. I zobaczcie, jak najdalej jesteście w stanie policzyć tę pozycję, ponieważ ona, pomimo tego, że wydaje się bardzo prosta, to jest dość skomplikowana. Więc ruchami, które musimy rozpatrywać, są trzy ruchy wieżą oraz jeden ruch skoczkiem. I zaczniemy oczywiście od ruchów wieżą, bo wydaje się, że możemy wziąć wieżę za darmo i po prostu wygrywamy partię. Jednakże w tej sytuacji okazuje się, że ten skoczek nie może się ruszyć, ponieważ jest związany. Król też się nie może ruszyć, no i właśnie daliśmy pata w jednym wymiarze. Więc nie jest to najlepszy ruch, chociaż bardzo dobrze mieć w głowie fakt, iż remis to jest najmniej, co tutaj możemy zrobić. I teraz szukamy jakiejś opcji na zwycięstwo. Kolejne dwa ruchy wieżą też nie są za dobre, ponieważ jeżeli zagralibyśmy wieżą tu, przeciwnik nam zbije, my się ruszymy i dostaniemy mata. Wygląda to w ten sposób. I tutaj jest mat. Białe dostają mata, czyli można tę pozycję nawet przegrać. Natomiast jeżeli zagralibyśmy wieżą tu, to okazuje się, że jak przeciwnik nam zbije, my odbijemy. No i jak przeciwnik ruszy skoczkiem do przodu, możemy chodzić królami w tej w te i nie jesteśmy w stanie ani wygrać tej partii, ani nic. No chyba, że przeciwnik popełni błąd i wróci skoczkiem tu, to okazuje się, że dajemy mu mata. Jednak nie jest to w żaden sposób wymuszone i on może chodzić w kółko królem i niestety nie jesteśmy w stanie niczego tutaj zrobić. Także ta opcja, ten ruch wieżą także nie jest najlepszym. Skoro odrzuciliśmy już wszystkie ruchy wieżą, to możemy dojść do wniosku, że jedynym ruchem, który tutaj zapewnia nam jakąś możliwość zwycięstwa, jest ruch skoczkiem. I pierwszą rzeczą, którą trzeba na pewno policzyć, jest to, co zrobić, jeżeli przeciwnik nam zbije. Bo wydaje się, że jak zbijemy, no to znowu jest pat. Ale tego pata nie ma, ponieważ przeciwnik ma jeszcze ruch skoczkiem i wtedy my to bijemy i wygrywamy partię. Więc po tym ruchu, kolejnym ruchem wartym rozpatrzenia jest ruch wieżą w bok. I wydaje się, że jest ok. Jednak okazuje się, że przez to, że ta wieża stoi na polu E1, to skoczek nie ma żadnego ruchu. Jeżeli my przeciwnikowi oddamy ruch, czyli zagramy królem na B1, to ani król nie może się nigdzie ruszyć, ani skoczek się nie może nigdzie ruszyć i przeciwnik może albo wrócić wieżą i dostać mata, albo zbić i przejść do tego samego mata, który był wcześniej. Czyli w tej pozycji, po początkowym ruchu skoczkiem, najlepszą możliwością obrony dla przeciwnika jest również ruszenie skoczkiem. Ale teraz wygrywamy, ponieważ możemy zbić. Jeżeli przeciwnik odejdzie, to my zauważcie, że chcielibyśmy zbić tego skoczka, ale okazuje się, że znowu w tej sytuacji będzie pat, ponieważ skoczek kontroluje to pole i jest broniony. No, więc w tej sytuacji to, co musimy zrobić, to po prostu oddać ruch przeciwnikowi i zagrać wieżą. I teraz jeżeli przeciwnik zbije, to my odejdziemy wieżą i przeciwnik albo ruszy skoczkiem i zbijemy i przegrywa partię, albo ruszy królem i również to zbijemy i przegrywa partię. Więc mając tę pozycję, oddaliśmy ruch. Teraz przeciwnik, jeżeli zbije, to przegrywa. Może jednak zagrać tutaj i daje nam szacha. I zauważcie, że teraz przeciwnik, jeżeli teraz zbijemy, to okazuje się, że jest pat. Skoczek kontroluje to pole, jest broniony przez wieżę, król nie ma żadnego ruchu. Więc jeszcze tutaj są jakieś sztuczki. Najlepszym ruchem w tej pozycji jest po prostu odejście królem. No i teraz przeciwnik ma dwa ruchy skoczkiem do wyboru. Jeżeli zagra skoczkiem tu, możemy dać takiego mata. Natomiast jeżeli zagra skoczkiem tu, to znowu musimy pamiętać o tym, że nie możemy zbić tego skoczka, ponieważ będzie pat, ale możemy zagrać taki ładny ruch jak tutaj. I teraz przeciwnik, przeciwnik nie może się nawet ruszyć skoczkiem, ponieważ skoczek jest związany. Jedyny jego legalny ruch w tej pozycji to jest bicie królem skoczka. Natomiast teraz my to po prostu bijemy i wygraliśmy partię w jednym wymiarze.
Także takie ciekawe zadanie. Według mnie jest ono bardzo fajne, ponieważ pozwala bardzo daleko liczyć warianty w taki uproszczony sposób. Także możecie pochwalić się w komentarzu, jak wam to poszło, czy udało wam się doliczyć do tej końcowej pozycji. Jeżeli tak, to gratki. Jeżeli nie, to i tak jesteście koksami. I tyle. Także trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zawsze możecie zostawić łapkę w górę. I zapraszam was na moje streamki. Siema!